krótka klasyfikacja terapeutów ze względu na ich wpływ na karmę. Opracował lekarz Jan Pokrywka, Kłodzko 2007. Wszystkich terapeutów, lekarzy i nielekarzy można podzielić na trzy grupy. A pod względem ich stosunku do chorób jest to podział na dwie kategorie, do pierwszej należy grupa pierwsza i druga, do drugiej kategorii grupa trzecia. Pierwsza grupa to terapeuci słabi, kiepscy, nieumiejętnie zajmujący się chorobami swoich pacjentów to zwykli ignoranci nie czujący istoty tego, czym się zajmują. Stosują mało skuteczne leczenie, leki marnie działające, a często nawet działające szkodliwie. Występujące działania szkodliwe tłumaczą działaniami ubocznymi leków i metod leczniczych, którymi się posługują. Mają oni do 70% sukcesów terapeutycznych. Z punktu widzenia karmicznego nie wprowadzają oni niemal żadnych zmian w życiu chorego. Wprowadzają natomiast zobowiązania, długi, do swego życia. Druga grupa terapeutów to terapeuci dobrzy, można by ich nazwać czeladnikami, uczniami mistrzów. W ich centrum zainteresowania są choroby i chorzy. Stosują oni leczenie skuteczne i najczęściej stale leczą swoich chorych. Umiejętnie i z zaangażowaniem zajmują się oni tymi chorobami i dolegliwościami. Ci terapeuci mocno troszczą się, jaki by tu lek zapisać swoim chorym, najlepiej działający i zastosować najlepiej działające leczenie. Mają oni przeważnie do około 80% sukcesów terapeutycznych. Z punktu widzenia karmicznego wprowadzają oni pewne, czasem istotne dla konkretnego człowieka zmiany w jego życiu. Chorzy są najczęściej za niewdzięczni. Zmiany te polegają jednak tylko albo na odsunięciu w czasie konkretnego cierpienia, albo na zamianie tego konkretnego cierpienia na cierpienie inne, może mniej dolegliwe. Na przykład zamiana bólu na wysypkę, gorączki na biegunkę, dolegliwości sercowych na brzuszne, obecnego bólu na miażdżyce w przyszłości. Teraz druga kategoria, trzecia grupa terapeutów. Trzecią grupą są terapeuci bardzo dobrzy, mistrzowie. Dla odróżnienia od poprzednich nie zajmują się oni przeważnie chorobami i dolegliwościami, przynajmniej nie to jest w centrum ich zainteresowania. W centrum ich zainteresowania jest wzmacnianie i pielęgnowanie zdrowia i sił życiowych człowieka. Zajmowanie się chorobami jest dla nich niepotrzebnym trwonieniem ich mocy. Chorobami zajmują się tylko jakby przy okazji. Choroby ustępują u nich same, na stałe lub na długie okresy czasu. Terapeuci ci swoich pacjentów uwalniają od leków i od innego leczenia. Ich uwagę zaprząta stała troska, jak odszukać najkrótszą i najmniej uciążliwą dla chorego drogę do osiągnięcia trwałego zdrowia. Ci terapeuci mają najczęściej powyżej 90% sukcesów terapeutycznych. Z punktu widzenia karmicznego zmiany w życiu chorego polegają na zapłaceniu rachunku za zaciągnięty przez pacjenta dług. Chory najczęściej zaciąga to zobowiązanie przez ignorancję bądź nieuwagę, czasami jednak świadomie. Wobec powyższego, zapłacenia za zobowiązanie, dolegliwości są już niepotrzebne i same znikają. Każdy z dziś, jak i dawniej żyjących terapeutów, jest po trosze tym, pierwszym, drugim i trzecim. Cały dowcip w tym, by tym trzecim być jak najczęściej, a ideałem byłoby być tym trzecim stale.